Cześć, hej, witam Was wszystkich już w drugim odcinku naszego DNS Survival. Jak zawsze, bo tylko tą sobie tylko nagrywam przez Knupę, więc jest Knup. No. I prezentujemy Wam dobre kilka godzin wstępnej i nudnej rozgrywki. Wykopaliśmy już tyle rzeczy, cała ta diamentowa skrzynka. Plus to. Plus to. I to wszystko był efekt, mówię, kilkugodzinnego kopania. Tutaj jest jeszcze jedna maszynka, silnik i jeden tego, basic tego. To jest Alloy Smelter chyba. Ha, spoko. Źle na receptury popatrzyłem i chciałem zrobić musiałem zrobić inwar do jednej maszynki, ale później zobaczyłem, że da się to inaczej skraftować jeszcze. Dobra. Ekstermi zajmuje się budową domu, a no. Wychodźcie do miejsca, w którym chyba ja się będę osiedlał. Tak wygląda wstępny projekt w cudzysłowie domu, ponieważ to będzie kompleks cały. To ma być pseudoimitacja murów zamkowych, wszystko będzie tak obudowane. Tak naprawdę, widzicie tego dirta? To była górka, na wysokość tego dirta nawet wyżej. Tak, filler zrobił swoje. Filler jest super. Tak, cztery silniki steamowe i filler i to szło jak przycinek. A tutaj są wszystkie nasze beczki, które były. Nie trzy beczki. Ze zbieraniem. Tak, trzy beczki dirtu były pełne. To jest jeszcze bardziej OP. To jest Reson in Motor. Oto. Reson in Motion. I to jest translokator, który się robi tak. To się robi tak, to się robi tak. To jest OP. Teleportuje się. Działa to na zasadzie, że jeżeli chcę się przenieść na przykład do tego, to muszę postawić z kierunkiem na, nie widzę, na W, West. Jeżeli chcę na przykład teleportować się do innego teleportu, to wystarczy, że West zakryje, odkryje na przykład Nord i będę się teleportował do Nord. Po prostu z której strony postawicie frame'a, do tego się teleportujecie później. Czy możecie zrobić jedną ba... O właśnie, zrobię chyba sobie bazę wypadową. Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie wiem. Że teleportuje się do jednego miejsca z kilku różnych miejsc po prostu. Twojego domu. Spoko. Dobra. Ta dziura jest tylko dlatego, że morfem sobie tutaj przeleciałem. Robiłem szyb wentylacyjny. Jako... Właśnie. Pytanie do Was, jeżeli może ktoś będzie wiedział. Otóż nie działa nam... To znaczy nie działa. W teorii działa nam morf, ale jeżeli na przykład chcemy się zamienić w postać latającą, to mamy nawet nie sekundę lotu i od razu nam się wyłącza ten lot. Wszystkie inne jakby... Nie... Lecieć i po prostu spadam. No, wszystkie inne umiejętności działają, czyli na przykład Squidzie idzie oddychać pod wodą. Dobra. I tym podobne. Ja sobie szukam jakiegoś innego miejsca na domek. Co, jednak się będziesz kopał w ziemi. No. Czy wiesz, ja sobie mogę znaleźć jakieś fajne miejsce, wybudować i zrobić tak teleport do ciebie. No. Mamy już cztery serduszka. Miniature Red Heart. Trochę tego zabiłem. No, ja też miałem przy sobie dwie sztuki. A nie, mi chodzi o morfa. Aha. No, u mnie też już tego jest dosyć sporo. Więc to jest szybszy niż łódka. Co? To jest lepszy niż łódka. Co lepszy niż łódka? Squid. Tak? Aha. Sam się utrzymuje na powierzchni, płynie sobie normalnie. Aha, w takim sensie. Ale szybko płynie. Mam jetpack, tylko nie mam czym go zasilić. Nie, tego nie ma paliwa. Właśnie to... Właśnie pod tym względem wyśmiałem Knupa. Zrobił sobie jetpack, a nie ma zasilania. No gadam dzisiaj z właśnie Wichem i ten mówił mu, że morf mi nie działa, że nie mogę latać. Ten mówi, żebym sobie jetpack zrobił. No to dobra. Tam zacząłem go craftić. Tak po chwili pytam, a czym ja go zasilę? Tak, a nie wiem, to jest twój problem. Spoko. 3 godziny dzisiaj z Wichem gadałem. To sam on zadzwonił. Serio? Niemożliwe. Możliwe. A tak, i jeszcze taka rzecz, która jest chyba tylko w DNS-ie. OP narzędzia.
Tak, Tinker's Construct. Decanisodium. Tak się nazywają narzędzia. A to? I no. I na przykład miecz, 12 damage'a. Po prostu jest to OP. Killoff jest na poziomie diamentowego i ma 1500 użyć, a jest o wiele łatwiej znaleźć te decanisodium. No. Moim zdaniem jest to OP, ale skoro jest, to czemu nie można z tego korzystać? Tak, ale jest takie coś, że da się to jeszcze zrobić, jak się nie chce szukać, to kosztuje wtedy Jaxa. Tak, idzie to wykraftować. Dla mnie lepiej, jakby to udało się właśnie zrobić, a nie znaleźć. Dobra, ja rzuciłem po tym niespodziewanym cięciu, ale oczywiście rodzinka zawsze wie, kiedy się wpakować do pokoju. I oczywiście zawsze wie, kiedy doprowadzić człowieka do nerwów. To trzeba usunąć. Ja w tym czasie zacząłem się z Madziką bawić i zacząłem ją trochę tłumaczyć. Zobaczmy. Structure. Jakiś tam... Znawcą nie jestem, ale... Letter brick, a brick. No co, chcesz zrobić ten taki altar? No, ale nie wiem, czy go robić z bricków zwykłych, czy z netherowych. Netherowe mają plus 1 do efektu. A zwykłe? 2, a nether 3. Wiesz, na razie mi nie pozwolisz użyć diamentowych, na przykład bloków emeraldowych na wykończenia. No to na pewno. No to... Zrób nether brickowe. No właśnie pójdę. Dobra, krótkie cięcie, bo nie chce mi się pierdzielić z gastami na nagraniach, jak będę ginął. Gdzie mamy się portal? Co? Gdzie był portal? Tam gdzieś, tam za ścianą. Dobra. A ja już myślę, żeby w końcu zrobić jakieś podstawowe... Zabij go! Nie mnie, kurwa. Jakieś podstawowe te maszynki, nie? Bo by się chyba przydało w końcu. W Squida się chyba zamieniłem. Tak, w Squida się zamieniłem. Serio? Tak, bo szukałem gaska. Dobra, czyli najpierw tak, po co maszyny z Thermal Expansion, bo to jest chyba najlepszy na początek. Dobra, widzimy się po krótkim cięciu, bo za niedługo mi braknie miejsca. No, 21 minut nagrywam. Chcę mi 5. 9, wypracam sobie. O wodzie, badzie. Dobra, jestem na terze. Chyba coś na górze jest. Gdzie była twierdza? Nie wiem, kurde, potrzebuję briki. Jakie? Zwykłe. Masz za sobą dom. Sekunda. Nie będę biegał po netterze, jak mnie wszystko goni. Znaczy nie, na razie nie wszystko mnie goni, ale nie chcę mi się tego nagrywać. Ten domek. Serio, chcemy go cały ograbić? No. Why not? Z tej wioski później nie zostanie nic. Ostatnio nie chciałem się iść po tego, bo... Jak to się nazywa? Po drewno na crafting table, to wziąłem kurwa... Dobra, Boże, cały czas coś ode mnie chcą, bo dzisiaj nie na tym odcinku spokoju. Będzie szatkowany jak ser. A dobry ser? A nie wiem, niedobry, bo... Po prostu niedobry. O, mam glowstone. Okej, okay, potrzebujemy... Co? Steel? A nie, iron, dobra, spoko. Szkła pewnie nie mamy nigdzie, no nie? Coś było chyba, bo używałem jednego. A jest 16, okej. Okay. Będę posunął tego. O, drzewko mam jakieś. Złoto. Czy ty wziąłeś całe złoto? Nie, złoto nie używałem w ogóle. Tu jest złoto. Iron, jeszcze gdzieś tutaj jest. Oh fuck! Małe pająki się z tego gówna rozleciały. Ojoj. Dobra. Ale jeszcze potrzebujemy redstone. I kurwa urósł do wielkich rozmiarów. Nie, to inne. No gdzie była ta pierdolona twierdza? Któremu otworzyć normalną mapę? Jak normalną mapę? No bo pod X-em masz te, czy tam pod M masz ten Galaxy Craft. X. Zaraz, a tutaj potrzebujemy. Dobra, Boże, znowu mi przeszkodzili, oni mieli się nie w tym pokoju. Na razie tutaj jest czyści, jak jeszcze raz nie ktoś wejdzie do pokoju.
ja też jestem z powrotem, mam trochę netrebrików, zrobiłem drugą książkę regeneracji. Mamy nikiel? Daj mi książkę do pisania, to ci tego zrobię też. Jakąś biblioteczkę. Co? Nic, jakąś biblioteczkę. Ale nie tą książkę, którą możesz zapisywać. No to nie mamy chyba tego. No nie mów, że nie zrobię inwaru. Inwar? No tam sobie zrobisz. Tak, a mamy nikiel? No, robiłem trochę niklu. Sol? No, czekaj. Dziś był nikiel. Bo to jest jakie... 4 niklu powinno być, muszę złoto, być. Złoto i silver. Też może być połączenie. Jest silver, a, ale dobra, gdzieś je... wkładałem widzę nikiel. Widzę. No. Ale dobra. Co ja potrzebuję jeszcze na regenerację? To jest tylko regeneracja. Blackron, Vincent Dust. Esencję będę potrzebował zrobić. Tak, no tam oczywiście nie dał nawet zasilania. Dobra. Gdzie zrobimy altar? Gdzie robisz altar? No to go pewnie się później będzie przynosiło do tej naszej jakby całej bazy, nie? No to na razie go zrobię tu blisko tego. To jest struktura 5x5. Jest 5. Jest 5x5. Dobra, teraz mi powiedz co... O, fuck. Krótkie cięcie. Co się stało? Książeczka. ja to naprawię. Nagrywasz jeszcze? Mam zrobić cięcie? Nie. Nie musisz. Ale potrzebuję książkę zwykłą. No to już nie do mnie. Fua, nienawidzę. Ja to naprawię. Spokojnie. Dobrze, co to działa tak. O, to działa. Subcio. Kocham Aloy Smelter. Pierwsze, gdzie jest skóra? Gdzie jest cały mój... Serio, już nie mam Irona? Nie wiem, nie dotykałem się ostatnio do Irona. Nie wiem, znaczy złota. Tak, gram na utility, żeby mieć magnesik. Co? Nie zrozumiałem cię. Gram na utility, żeby mieć magnesik ten... z Ney. Jestem ślepy, nie widzę skóry. Zaraz idę ubić jakąś muśkę. A jest, mam. I fuck. Brak jej trzciny mi. To teraz zrobię ci książeczkę z regeneracją. Okej, jest to musimy pulverize, to możemy postawić. Chcesz regenerację jako kulkę, czy jako, że na samego siebie od razu rzucasz? Na samego siebie. Ty, to na... Cze, ale głupi jestem. Po co ja będę robił, jak już jedną książkę taką zrobiłem? Nie myślę dzisiaj. No. Nie tylko dzisiaj. Nie. Dobra. Ja jestem po krótkim cięciu, niestety książeczkę starą zgubiłem, więc muszę zrobić nową. Od razu pokażę, jak się robi tą książeczkę. Jasnej cholery, gdzie zostawiłeś? Nie, zabijecie. Ekstermi, gdzie jest moja esencja? Jaka esencja? No esencja. Skąd? Dobra, jest. Myślałem, że ją uszkodziłeś tak ją. Tego jest tutaj tyle, że możemy ją strać. Nie sraj esencją. Niezdrowe.
No wątroba źle działa. Jeżeli ktoś nie zna tego sposobu na na napełnianie różnych rzeczy cieczą, a nie chce mu się robić jako akumulator, to to jest także jeden z najlepszych sposobów moim zdaniem. Posadziłbyś Berę. No, oczywiście. Bigger. Normalnie robimy teraz nieskończone źródełko wody. Wiem, gdzie chcę polecieć ten raz. Stawiamy najlepiej gear. I teraz robisz coś, żeby mógł jetpack naładować? Nope. Zrób coś. Na całą wodę kładziemy transfer node koniecznie liquidowy. Niszczymy tego gearta. I możemy już do tego musieć podłączyć pod nasz. Lapis czy bloki diamentów? Nie, bo raz, dwa, trzy, cztery... Pięć bloków potrzebuję. Złoto? Może, mogę wziąć? A co potrzebujesz? Pięć bloków. No. Na zrobienie tego altara. Pięć bloków czy? Pięć bloków, najlepiej pięć emeraldowych. Synek, nie stać nas jeszcze. Złota mamy niewiele. No dobra, mamy półtorej staka orów. Ale to się jeszcze musi wszystko przerobić. Lapis wezmę, nie marudź. No, będzie najlepiej. No zobacz, mamy całe węgiel. Lapis. Cały węgiel pójdzie się już używać. Dwa. Nie, z jednego staka bym tu zrobił wszystko. Jeden taki produkuje 80. Energia nam się zbiera, tutaj również. Już w teorii możemy zacząć produkcję. Dobra. Pierwszy poziom jest zrobiony. Ja sobie wejdę tylko do domu i zobaczę, co potrzebuję na drugi. Robimy. Drugi poziom... Robimy hopper. Uuu! Sandstone brick. Dwie skrzyneczki. Jak to uzyskać? To na pewno nie to, nie to jest za drogie, to jest to. Nie. Nie się... A skąd to mogę uzyskać? Mamy sandstone? Sandstone? No. Mamy sand. Sun! Słońce! A to chyba nie. Gdybyś już chciał za dużo rzeczy. Spokojnie jak na wojnie, będę się więcej jeszcze. Dobra, to teraz... Takie główka boli, chłopczyku. Zrobiłem tego. Daj deski. Weź. Dobra, już rozbieram jaki dom. Złoto, lit, żelazo, koper, tiny, to nie, kolejne tiny. I jedną dyskę za mało. Dobra, stąd wezmę już. Świetnie, mam miejsca w eku. Whatever. Okay. Powinien się w recepturze. Aluminium i dalej. Magic wall. Aluminium, bauksa jedna jest niepotrzebna. Znowu aluminium. On to będzie nam bardzo potrzebne za niedługo. Nawet zaraz. Czy uranium idzie przerobić na proszek? Co się przerobi na proszek? Uranium. No da się przerobić, czy co? No tak szybko. Copper. Nie wiem. Oj, będę potrzebował trochę kobla. Lol. Gdzie jest Magic Wall? Będzie trzeba ulepszyć tą skrzynkę już na... O, przyszedł tatuś. Znowu? Nie, przyszedł tatuś Enderman. Zabiję mu dziecko. Oła! Zaraz on mnie zabije. I nie mierza. Dobra, zabiję go.
Zrób mi ten zielony mieczek. Mamy tylko dwa te surowce, nie stać nas. No stać nas, akurat nie na miecz. Nie, nie stać nas, nie znasz się. Cio. Tak, ekran mi się włączył. Znowu. Jestem przy skrzynkach. Goni mnie pająk jeżdżący na sztylecie. Spider, to okej. No. Pająk jeżdżący na szkielecie, serio. No spierdalać! To jest noc, że mnie wgonicie. Fajnie by to musiał być widok tego pająka jeżdżącego na szkielecie. Tak. Przerażający. Kurwa, czy Clipper? Clipper. Clippery są fajne. Mamy marchewki? Mamy. O, pająk się zabiera. Na co ci? A potrzebne. O, bo akuratnio, kurwa. Ej. Fuck. Otwieraj drzwi. Idziemy spać. Coś jebło. Japa, idziemy spać. Ła, mam pół serca. Okej. Mój system przepalania prowizoryczny już działa. Tyle dobrze chociaż. Musisz nie bić. Pobiegłem po miecz, wróciłem z zabitym ryjem. Typowy knup. Dobra, mam miecz. Mam miecz. Ile Ardite Ore się przerabia, masakra. Chujowe mam. Glass Sword. Ardite. Boże, to ma tylko 13 użyć jeszcze. Zaraz sobie zrobię ten zielony. O, będzie Pharaoh's Metal. I dlatego kocham Thermal, Thermal Expansion. Za Pulverizer, który ma małą szansę na przykład nadanie jakiegoś innego surowca. Chujowy. Tak jak ty. Chyba twój ryj. To się tam teraz będzie przerabiało cały dzień i całą noc. O, to jeszcze można robić. Potrzebowałbym coś, ale nie mamy chyba tego. Jestem w dupci. Powiem tyle, że masz fajnie dużo szkał. Wiem. Vintium Dust. Mamy? Jeżeli coś takiego, to by było na pewno w tej skrzynce, bo to są wszystkie ory. To da się trzymać nawet. No, zniszczyłem też parę spawnerów w Twilight Forest. Mamy tego w cholipkę. No. Jestem ocalony. Zawsze wykorzystało teraz... Gdzie jest pulverizer? Po lewej. Furnace to jest, kurde. Nie to, to. Zawsze robię taki mechanizm, że lewo, prawo. Masz. Tylko tam wszystko oddaj, no nie? Nie oddam nic. My się pobawimy inaczej. Czy tutaj jest Enchanting Flute? Chyba jest. Dobra, 10 powinno mi na start wystarczyć. Masz. No se ory weź tylko. No ale czemu Ender Pearl'y lecą do minera? Nie wiem. Znaczy... Wiesz ile się orypałem, żeby zrobić te dwa te teleporty? Czemu? Musiałem zabić 4 Endermanów. Najlepsze są te dzieci Endermanów. Tak, ale w Endermana łatwiej trafić. Ale dzieci Endermanów masz na hita. Co? A bynajmniej ja mam na hita. Japa. Nine. Ja. W ogóle fajny jest też ten iron. Wygląda jak zwykła ruda żelaza, ale wypada od 2 do 3 tych sztuk żelaza i po przypaleniu daje to od razu. Dobra. Nie pamiętam jaki to był wysokości, ale chyba 3. Teraz tak.
Ale jest temperatura. Przydały mi się schodki zerowe. Zapomniałem ukraść. No to nie wiem, że to nie spalało. Cholera. To jest to. Może mi braknąć struków. Teraz trzeba wyliczyć, ile czego potrzeba. Mam tak. Zero, gotowy. Pierwszy gotowy. Drugi gotowy w prawie. Trzeci. Cztery schodki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem schodków, dziewięć, dziesięć. Właśnie, bo ja też się przecież tego mogę nauczyć, tak jakby utility touch. Ale ja chyba sobie pójdę tylko w utility. Big. Bo muszę zostawić. Big. Light, no. Co wiesz? Ja ci zrobię regenerację na tego, na self. A ja się chcę nauczyć takich właśnie z tego utility, żeby móc na przykład kopać, nie? Nie muszę, nie potrzebując nic. Albo na przykład night vision. W ogóle, kiedy zabijamy jakiegoś najbliższego bossa? Zaraz ma dziki. Ja nie wiem, kiedy zabiję sobie jakiś obiad do jedzenia. A ty dopiero o bossach mi mówisz. Ja tak na poważnie jestem głodny. Tak spadam. Mój murzyn się opieprza. Bo wełna rośnie, a on jej nie zbiera. A co ja mam powiedzieć o mojej murzynie? Ty biega z jakąś chujową czapką na dodatek, który ukradł to druskich pewnie. To jest śmierć. Ej, debilu! Won, jak masz przeszkadzać? Musiałem. Jak się chujowo te schodki kładzie. Komu? Z energią jesteśmy nawet na plus. Pracuje chyba tylko ten silnik, jak mam być szczery. Reszta to są zapasowe. Jej, escape! No i tam. Dobra, co ja bym jeszcze mógł porobić? Ile masz już mi do odcinka? 36. Dzięki. Nie, 29. Jacob. Dobra, czym byśmy się mogli w następnym odcinku zająć, myślę. Postaram się już między odcinkami trochę bardziej rozbudować tą wioseczkę. Poukrywać tego dirta, co jest w ścianach, jakoś to ładnie zagospodarować. No. A ja na razie nie mogę skończyć dopóki... Czuczu gdzieś słyszę. No właśnie, jeszcze tak dla niedowiarków, że jakby ktoś nie wierzył, skąd mamy... Jakby ktoś nie wierzył, skąd mamy tyle surowców. To zaraz pokażę trzy źródła naszych surowców. Dobra, wiem, że odcinek się przyciąga, bo już jest prawie 40 minut, to za 4 minuty. No i tam. Głodny jestem. Skończę tylko altar i zaraz będę nagrywał kolejny odcinek, który będzie też poświęcony tylko Ars Magice. Może nie tylko, trochę z domku jeszcze będzie. To już zapewne zobaczycie tylko u Knupa. Tak, jeżeli bo chcecie raczej nie będziemy nagrywali czegoś takiego, że obaj nagrywamy z dwóch perspektyw, tylko jak na przykład ja będę miał coś ciekawego do zrobienia, to będę nagrywał ja, jeżeli Knup na Knup. I znaczy wiecie, każdy nagrywa swoje ujęcia, po prostu, że nagrywamy w tym samym czasie, to już jest... To już czasami, tylko jak na przykład mamy obaj coś do zrobienia takiego. I... bo Knup... sprawa, nie? Jak będziemy numerowali odcinki, to na przykład wtedy, dajmy na to, Knup będzie miał odcinek pierwszy, drugi, czwarty, siódmy. 79, spierdalaj. Sorry. No, pa, czyli, cięcie. Jak na przykład... Nie. Dobra, to u mnie. Gdzie się tak przejdzie? Miejsca brak? Jak na przykład nie będziecie widzieli u mnie jakiegoś odcinka, jakiegoś numerka odcinka, to się nie pytajcie, dlaczego nie ma na przykład odcinka czwartego, ponieważ ten odcinek będzie u Knupa na kanale. Gdzie ja numeruję po własnemu? Nie masz, ty na przykład numerujesz, ty wrzucasz trzeci, to ja muszę czwarty wrzucić. Czemu? Bo tak. Ja mam swoje, ty masz swoje. Mi się nie będzie chciał, jak ja swojej numeracji nie pamiętam i tak. Sekunda. Zaraz znajomo walnę. Zobaczycie.
No, to ma problemy. Tu jest drugie miejsce wykopania, Twilight Forest. Dobra, jestem i teraz mamy altar. Kopię. Cały ogrodziony. I teraz chciałbym zrobić jeszcze tą strukturę. Mały cheat. Tu cały ten kopiec został przeorany. Jeszcze tylko trzeba z niego spawner pościągać. Ale z tym to już myślę nie będzie żadnego problemu. Dark Nexus, co to jest? Też bym mógł zrobić niby. Ej, gdzie? Gdzie w dupę? Lubisz to w końcu. Gdzie mam mieszyk? I jeszcze jest jeden. Auć. Mieczyk mi się kończy. Ten, ta modyfikacja jest myślę chyba najlepsza właśnie do kopania. Aroma, Dimensional Warp, skróciona. Właśnie dodaję taki portal, który nie jest trudny w craftingu. I po przejściu do niego z shiftem tworzy nam się po prostu płaski świat. Same znakłary. No, jak dobra. Zrobić tego blue chunka, ja się kurwa pytam. Nie wiem. Nie to, nie to. Kopie się nawet bardzo przyjemnie w tym świecie. Postawimy te pewnie kiedyś kłary w końcu. Filar można tam postawić. Ale ty będziesz tam stał i zbierał surowce, okej? Okay? No co? Ty będziesz tam stał i zbierał surowce. Sam na pewno nie, z tobą. No. Mi filler nie odpowiada. Mi się nie chce łazić i zbierać surowce jak debil. Ale jak ustaw mi filler, żeby od dołu wyrzucał surowce, to ja ci zrobię system tam. Poustawiasz 64 na 64 obsydianowych rurek? Pierdol się. Czyżbym zgadł? Nie. Tak, a pod tymi rurkami jeszcze tyle samo ironowych, żeby wszystko leciało w jedno miejsce, tak? No ja już znam twoje metody, okej? Okay? Japa. Na księżyc się będziemy kiedyś wybierali? No bo. Kiedyś, na pewno. Zaraz nawet. Jasne. Do jasnej kurwy nęcy, jak zaraz tego nie znajdę, to się w kurwie. Czego nie znajdziesz? Franz. Przepraszam, gdzie jest moja łopata? Potrzebuję... Nie to. Jak to się nazywa? Zostawiłem gdzieś łopaty i nie wiem gdzie. Title Arms Magica 2 Essence Nexus Name. Blue Chunk. To chyba jest. Czekaj. Blue... Cheese. U kurwa noc jest. Gdzie ty to masz? Jak jesteś w Nei, to masz... wpisz sobie małpa Ars, co nie? Już. Małpa Ars, no. No, druga linijka. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, piąty. Od lewej. Tylko że wiesz, ja mam czytek inaczej. ID byś mi podał. 7, 8, 6. 7, 8. Aha, to potrzebujesz. No. Aha, żeby to zrobić, potrzebujesz kredę. Nie? Czalk. Najlepsza jest, z tego co pamiętam, biała. Bo ona pobiera energię jakby ze słońca. Czyli muszę zrobić strukturę Lightning Nexus, tak? Chyba tak. Ale do tego potrzebuję White Chunk. Pokaż to. Czalk. No, a to idzie skraftować. Papier, jak... flint, klej, biały barwnik i arcane hash. Gdzie ty to masz? No, wpisz sobie white chalk. C-H-A-L-K. White chalk. No. I jak zrobisz już tą... Jak zrobisz już tą strukturę, to potem na środku tej struktury... Struktury rysujesz właśnie tą kredą, ten okrąg. No kurwa, ale jedno małe pytanie. O bo, dzie, dobrze, klasą. Kurwa.
Straciłem Glowstone wtedy. Czemu? Nie pamiętasz? Zajechłem w lawie. No nie, mamy jeszcze ponad dwa staki. Ale jedno zajmę mu. Dobra, dobra. Na ten odcinek to będzie tyle. Ja pozbieram parę ważnych rzeczy potrzebnych i zapraszam do kolejnego odcinka. Tak. Na razie. Na razie.